radach od samego rana związek, zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej zdecydował, że nowym trenerem reprezentacji Polski został Vital Heinen. Coach, are you happy and what are your plans right now as a new coach of Polish national team? You know that I'm informed for 2 minutes, so to make plans is not easy, but the general plan is easy. I want to make a team where everybody looking has to be proud on that team. I think that's the maximum goal. I'm home already. I think after half a day I'm home. This is my place where I'll be a lot now. Last time we spoke, you said that the next interview will be in Polish. It's our next interview. I didn't expect that you were coming. I mean, I thought they will send like, and one, it's only one journalist with Polsat. Yeah, I will talk with Polsat. Polsat, can we talk with another journalist? Give me 3 months, please. 3 months, and then I will give my first interview in Polish, okay? I have to tell my wife. My wife don't know, so I will tell my wife now. I'm coach of the national team of Poland. Jestem już gotowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Albo mogę już mówić dobry wieczór? No właśnie, chciałem się spytać, jak język polski. W takim razie widzę, że już trener się przygotował. Jak się masz? Jak się czujesz? Wszystko dobrze. Za Friedrichshafen wygraliśmy wczoraj puchar. I jesteśmy czyli Czesi jeden mecz bez przegrana. 31 meczów bez przegranej. Ciężki język, ale widzę, że trener cały czas próbuje. No właśnie. Tak, drodzy fani, nie gramy już w Lidze Światowej. Nadszedł czas Ligi Narodów. To będzie świetna siatkówka i chcę, abyście nas wspierali. Mam dla was jeden bilet, ale dam go komuś, kto wymyśli szalony przydomek dla mnie. Szalony, bo uważam się za wariata, więc nie idźcie na łatwiznę. Chcę czegoś specjalnego, a wówczas wręczę wam nagrodę i zrobimy sobie zdjęcie. Chcę was wszystkich na meczu, bo będziemy grać dla was wspaniałą siatkówkę. I love the word. Niesamowite? No, that's dopo dobrze at the end. Dopodobne. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne is this. So match? Match today is Dzisiaj, meet Dzisiaj, and was is, what was? Biwem? Number we played. Number the match was? Był. Był. Match but I forgot the word again, my favorite word. Dopodobne. Mecz był nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny. Hey? My teacher always laughed at me when I say nieprawdopodobny. Co po nim nie zmierzysz. Panie i panowie, dzisiaj prezentuję zawodników na Liga Światowa. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Widzę ogromny potencjał w tej kadrze. Nawet większy niż mogłem sobie wcześniej wyobrazić. Mamy wielu znakomitych zawodników, wielu młodych, interesujących siatkarzy, ale muszę podkreślić, jak duże wrażenie robią na mnie ci starsi, bardziej doświadczeni. Przyjechali tu po trudnym sezonie i naprawdę nie boją się ciężkiej pracy. Pokazują młodszym, jak to powinno wyglądać. To pokazuje, jak ogromny potencjał drzemie w tej drużynie. Nie będziecie sobie ten mecz analizować z trenerem, ale widzę, że tutaj nie ma żartu, że kiedy już wychodzicie na boisko, to są pewne wytyczne taktyczne, które trener bardzo szybko chciał realizować i przywoływał na czasach dosyć konkretnie. Tak, no u trenera nie ma czegoś takiego jak wybaczanie jakichś pojedynczych błędów. To nie jest człowiek, który wypełni ci błąd przy trzecim, czwartym popełnionym z rzędu, tylko nie wybacza już tego pierwszego, także myślę, że z dnia na dzień te błędy będą pojawiać się w coraz mniejszej ilości. Coach, are you ready to go and to play a block? Are you ready to go? No, you were not ready to go. You sit on the bench. This game, guys, play the game. I ask you, you do nothing. You don't do it. I got five times. You have next goal. That's like this. And if they can handle my pressure, they can handle more pressure. Start to organize the play, guys. This is not our play. Stop this.
porządku, ale my wiemy, że on chce dla nas jak najlepiej, po prostu w ten sposób, dość ekspresyjny sposób wymusza na nas to, byśmy grali jak najlepiej. Witam Hejnen, widział inaczej. To będzie tutaj męczył czeskiego arbitra. Nie po raz pierwszy dzisiaj. Żółta kartka dla Witala Hejnen. No to się musiało tak skończyć. Musi się troszeczkę chyba uspokoić nasz trener, bo myślę, że hiszpański arbiter nie zawaha się użyć czerwonej kartki. Zaraz to się kartką skończy. To zupełnie nie potrzeba. Tak, tak. Załatwmy tą sprawę do końca, do samego końca. Trener, macie urodziny, ale dopiero wieczorem wam pokażemy. Happy birthday. That's why. Czekaj. Co robicie? Plusujecie? Tak, polizujemy się. Zobaczyliśmy trenera i stwierdziliśmy, że złożyła sobie. And he wants to play on Friday. Ale może być. Do I play Friday? On chce zagrać. We will see. Z Iranem. Ale może byście, nie wiem, 100 lat. 100 lat means 100 year. Wieczorem. They will be tired after me after 1 year. Wieczorem zaśpiewamy. Wieczorem idziemy na imprezę? Tonight. I have to pay beer again. Okay. Yeah, again. They only drink beer. They How can you win so many games? They are pro- no i tak 3-4 z blaskiem, no. People are not playing volleyball. I'm not a journalist. Me too. Coach, you were a player before. So the idea is just to feel how it is to play volleyball. That's all. You don't have to know anything from volleyball for that. I mean, I wanted to feel how it is to spike a ball, how it is to block a ball, how it is to defend a ball, how it is to die for a ball, how it is to set a ball. That things we are going to do. Tak zostanie. To jest pierwszy raz, podkreślmy. Tylu trenerów przeżyliśmy i to jest pierwszy trener, który potrafił takie coś zorganizować. Jest 14 godzina, za 2 godziny zaczyna ważny mecz w Lidze Narodów. I doceńmy to naprawdę, bo ja w tego swojej 30-letniej karierze, siedząc bez przerwy w siatkówce, tego nie uświadczyłem. To jest pierwszy raz takie coś, jestem trochę szokowany. Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr. Yes. Looking from this side, yeah, it looks more like you're standing up and you're gonna like do shit. You're all like whoa, guys. You're on final six, guys. You should smile. A trip we only did what 30 hours, not more. Only 30 hours and no training. I give you free, so at least smile, okay? 16 siatkarzy pojawiło się w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. 16, choć miało być 15, bo tym dodatkowym był Wilfredo Leon. Jak widzimy, humory reprezentacji Polski dopisują. Nie wiem, jak długa musi być podróż dla trenera Witala Hejnena, żeby go zmęczyła, bo niesamowicie po prostu. Jemu nie robią po prostu testów antydopingowych. Dłuższe niż 20 godzin na pewno. Dobrze. Zapraszamy, proszę, please sit down. You don't have anti-doping control, that's why. Dobrze, poprosimy o opinię trenera Witala Hejnena na temat. I have to give an opinion. Yes, if you could, please. An opinion. Let me see. Please sit down, coach. I cannot. We were sitting for 30 hours, so please let me stand. Let me stand one time. Siedzieliśmy przez 30 godzin, więc postoję. Dziękuję bardzo. Tyle, Michał. I have to translate in English. I translate in English. I think Michal Kubiak is a great captain because he was so smart to say hello to you first, thank you for coming. Probably was also telling thank you for organizing. I forgot all those things, but that's why I have a good captain. Okay. I'm happy to see so many people here, fresh people. Cieszę się, widząc tutaj tyle świeżych osób. So you need my opinion. Where we go, President? Tell me, President. What you need an opinion about every player? Czy potrzebujecie opinii o każdym zawodniku?
I started with Levan. Oh no, no, not about every player. Okay, about the team. By zabrał mnie z powrotem tam, gdzie masz swój świat. Ja spojrzałem na tablicę świetlną. Vital Heinen, drodzy Państwo, nie byłby sobą, gdyby czegoś nie wykombinował. Otóż na tablicy świetlnej na żółto są zaznaczone pozycje libero. Jako pierwszy libero Paweł Zatorski, jako drugi libero do dzisiejszego meczu zgłoszony Bartosz Kwolek. A Damian Wojtaszek jako normalny przyjmujący, jako czwarty przyjmujący. Co wy na to? O właśnie, to widzimy. Libero Zatorski, libero Kwolek. Łukasz, odjęło ci mowę. Klepnij mnie w plecy, proszę, bo nie bardzo rozumiem, co autor miał na myśli. Trener Vital Heinen, jeszcze jeden. Today Edward asked, I was waiting for the question, how do you feel? And I prepared an answer and you don't bring this question. Coach, how do you feel? I feel tired, old and stupid. So that's what I prepared, but you don't ask questions. So next time we talk. I'm so stupid because I don't make right the questions. Poskładam wszystkie szepty w jeden ciepły krzyk. Trener ma darmowe piwo, więc zaprasza do hotelu, stawia wszystkim tym, którzy zdecydują się tutaj pozostać. Słuchajcie, nie wierzy trener, że ktoś może opuścić Warnę w najbliższych dniach. To jest niemożliwe, to jest tak fantastyczna atmosfera. Byli Irańczycy, byli Finowie, byli Bułgarzy, pokonaliśmy wszystkich, no to teraz musicie po prostu zostać i dalej wspierać biało-czerwony. Trener Vital Heinen. Thank you, everybody. Troszeczkę znowu wracając do regulaminu, ale wczoraj pojawiła się znowu informacja, że w kolejnej fazie, niezależnie od miasta gospodarza, po prostu dwie najlepsze drużyny. Żeby znalazł cię aż tam, gdzie pochowałaś sny. To jest niewiarygodne. Zobaczmy, co on zrobił. Tu Kubiak świetnie dograł, druga linia. A oni się wycofali do obrony, jakby myśleli, że atakuje jakiś młodzik ze szkoły podstawowej. To jest atak na Mistrzostwo Świata. Kubiak, dobrze. Kurde! Jest! Obroniliśmy tytuł Mistrzów Świata! Mieliśmy trzy drużyny były, które... Spędro prorok! Ale kupię ci na rok proszku jeszcze też, na tą koszulę. Trzymam ją do następnych wielkich zawodów, obiecuję Państwu, w chronionej szafie. Ileż radości sprawili nam ci chłopcy. Heinen mówił, że może to nie jest drużyna jeszcze na ten rok. You are amazing. It's so nice to feel support everywhere, even here in the hall, people coming from so far. In Varna was amazing, I think. It's so nice that I can give something back to the best fans in the world, the Polish fans. Please, the world title again. But somewhere we made a team of it, guys, and I think that is something, it's a big challenge for the future to build a team like this, but you were amazing as a team. And that is so great. And my job is done, so that, how late is it? It's 12 o'clock. Oh, I'm too late already. You do what you want. In the future, I will call you one time. Maybe I visit you one time. Yeah, and then we see what's going on, and you celebrate how you want, and we see maybe tomorrow morning 6:30, if you're on the bus, you see how you come home, guys. Good? Yes, sir! A technical question. For the guys, pytanie techniczne. For the guys from the cameras. Pytanie techniczne dla kamerzystów. Can you put a bit more color, because my players' face need a bit more color. Trochę więcej koloru, bo moim kolegom tego potrzeba, ich twarzą tego I trzeba. I guarantee you, yesterday evening at 12 o'clock they looked better. Gwarantuję wam, wczoraj wieczorem wyglądali lepiej. Friday evening I was writing to my daughters a message. Tomorrow morning you wake up
and you book the first ticket to Torino. W piątkowy wieczór pisałem do moich córek, budzicie się jutro rano i bukujecie sobie pierwszy bilet do Torino. Because we are going to write history, for sure. Bo na pewno zapiszemy się w historii. And they booked the ticket for said, Papa, we don't make it on Saturday, Sunday. It doesn't matter, we play the final. Yeah. Mówiły, tato, nie możemy na sobotę, Sunday morning, na niedzielę. Came. Nieważne, będziemy w finale. My gold medal goes to our president. Byłem trenerem mistrzów świata. I understand that role. Zrozumiałem, co powiedziałeś. Trener mistrzów świata. A czuje pan to naprawdę, że jest pan trenerem mistrzów świata? Przede wszystkim czuję wielką radość ludzi w Polsce. To jest naprawdę bardzo miłe. Wszędzie, gdzie się pojawię, ludzie się do mnie uśmiechają, chcą ze mną rozmawiać. Niektórzy mówili nawet, że ze szczęścia płakali. Jestem jednym z tych, którzy dali ludziom tę ogromną radość. I to jest wspaniałe. Dzisiaj w siedzibie związku mówiłem, że zasłużyliście na ten sukces, na to, by wygrywać. Zasłużyliście, bo Polska to najbardziej niewiarygodny siatkarski kraj. A panu kibice chętnie postawią duże piwo. O nie, nie, gdyby wszyscy mi postawili, ja jestem pijany już po dwóch piwach, więc... Już teraz wiem, że dni są tylko po to. Belgium chocolate, that's for you guys. I take chocolate. You take chocolate, you take the beer. And it's not, you can drink it and tell the Polsat guys thank you. You understand? It's for all the Polsat guys for the work you are doing. Thank you. Ja zjem chocolate. Coach, first tell us the reason you came to Poland. I think it's obvious you want to see your players, but maybe something else? I see that a lot of people are reacting. I want to see all those people. I think it's so nice to be in volleyball country number one. Yeah, that stays Poland, so I think it's nice to smell again a country where volleyball lives. That's the first reason. How is doing the Polish? When the first interview in Poland? Polish? I mean, I don't know, like, but it's really... It's too difficult. No, it's not too difficult. I'm studying again every day, 1 hour, for the last, what is it like now, 4 weeks? I'm busy again. But it stays very, very difficult. Yeah, but I will not give up. It's like in sport. It's like Kurek. Maybe Kurek was also 4 years too late. Well, I will be 2 years too late with my interview, but it will come one day. So say something in Polish. Just not. To nie jest możliwe. Bo po polsku jest zbyt trudno. Something like this that I can invent in 2 seconds, not more. But it was perfect. I was informing. It's funny. I was sending every player of the golden team. I was sending before, guys, I'm there. So the guys from Resovia, Aseco are warned. For every block Biniak is making, I have to bring him one piece of chocolate. So Biniak's today very nervous and training because he wants to make kill blocks for chocolate tomorrow. Ten, który prowadził tą świetną drużynę, jest najlepszym trenerem tego roku. Vital Heinen, zapraszam. Dziękuję. Przepraszam, ale póki co mówię tylko trochę po polsku. A rozum... Czekaj. A rozumienie jest jeszcze trudniejsze. Dlatego, że jest ze mną czegoś łamać. Zaczynamy. Ja mówię, wy słuchacie. To jest absolutny standard. My się do tego przyzwyczajaliśmy i tak jest po prostu zawsze. On zawsze lubi mówić. Dziękuję Polskiej Federacji PZPS za wybranie mnie na trenera polskiej kadry. My też byliśmy bardzo zdziwieni tym wyborem federacji, dlatego kiedy dowiedzieliśmy się, że Vital zostanie trenerem, weszliśmy w internet, zobaczyliśmy zdjęcie, mówimy, nie wygląd jest najważniejszy. Ale jak się okazało, to był strzał w dziesiątkę.
Dziękuję mojemu sztabowi. Wiem, że nie zawsze byłem łatwy. Zrobiliście świetną robotę. I tutaj wielkie słowa uznania dla sztabu, bo naprawdę oni musieli spędzać z nim jeszcze więcej czasu niż my zawodnicy. To trzeba przyznać mu rację. I naprawdę, no tutaj trzeba podkreślić, to jest głównym autorem całego tego sukcesu, który nie jest Vital. I on stworzył świetną atmosferę pracy, wybrał ludzi i naprawdę sprawił, że nie tylko nie męczyliśmy się ze sobą, ale też dobrze się bawiliśmy. Dziękuję, Grzegorz. A mówił, że nie rozumie po polsku. I dziękuję, Polsko. Jesteście krajem fantastycznych kibiców. Dzięki. Wielkie brawa. Vital Heinen, trener roku, polska drużyna. Drużyną 2018 roku, drodzy państwo. To jest w komplecie drużyna Mistrzów Świata. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Nie mogło być inaczej. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Trener reprezentacji Polski, Vital Heinen. Człowiek, który poprowadził naszą reprezentację do obrony Mistrzostwa Świata, a to jest naprawdę wielka sztuka, bo coś zdobyć to jedno, a później obronić. Były tylko dwie takie reprezentacje w historii naszej dyscypliny przed reprezentacją Polski. Nie pytaj mnie o jutro, to za tysiąc lat. Ta kamera telewizyjna, ale to widzimy wyraźnie. Wyraźnie aut. Nie wiem, na jakiej podstawie tutaj Jeleńczycy w ogóle sugerowali, że ta piłka jest w boisku. Vital Heinen za chwilę może być upomniany. Jest przywoływany Marcin Komenda i będzie przekazywał uwagę od sędziego. Żółta kartka dla Vitala Heinena. No, musi to jakąś decyzję podjąć. Juraj Mokry. Sprawa nie jest ewidentna. No, protestuje Vital Heinen. Twierdzi, że było inaczej. Punkt jest przyznany Włochom na razie. I chyba nic nie... No. To jest i czerwona kartka. Czyli to jest punkt. Ale dlaczego będzie powtórzona akcja? Dlaczego ma być akcja powtórzona? No tutaj szaleje już Vital Heinen i ma rację, bo piłka była w boisku. Sędzia też tego nie przerwa. Dyskusja Marufa z japońskim sędzią. No i mamy pierwszą awanturę w dzisiejszym spotkaniu. Jest żółta karta dla trenera. Vitala Heinen. To nie skutkuje utratą punktu, ale następnym razem będzie czerwona. A wtedy już punkt straci. 7-5 dla Włochów. Znowu są dyskusje. Nie dociera do mnie tutaj głos sędziego, ale...
nie mamy tego challenge'u ostatecznie, nie przyznaje nam sędzia. No i drugi raz jest taka sytuacja dziwna. Sprawdźmy, czy piłka jest w boisku. No, wyraźnie pokazuje tutaj Vital Heinen. Tam jeszcze piłka. Tak, powtarzamy akcję. Czerwona kartka znowu dla Vitala Heinena. No. Tracimy punkt. Nie, dla Igora niemożliwe, chyba dla Vitala Heinena. Kolakowicz jest chyba spokojny. My pewien... Skrót, Kwolek poradził sobie, Bednosz teraz bezbłędnie, no i tam odwrócił się do sędziego i za to może być ukarany kartką. Bartosz Bednosz, przywoływany teraz przez sędziego, tak jest, żółta kartka. Jasne, że są emocje, są nerwy, ale tak nie można robić. No chciał coś pokazać sędziemu tym atakiem. Mieszania. Vital Heinen w formie. Dość, trzeba powiedzieć, doświadczony arbiter. Uspokojcie, musi Vital Heinen, bo za chwilę zostanie wyrzucony. No, teraz podniósł rękę nasz szkoleniowiec, ale no tutaj chyba druga błędna decyzja sędziów jednak, mimo wszystko, nie wiem. Widział ten jeden granatowy, a właściwie dwóch. Zobaczmy. Op, no i co no, tu jest? Właśnie, no to... Dobre okulary mam. Tak, tak. Nie możemy reklamować firmy. No, żółta kartka tutaj oczywiście. Vital Heinen podnosi ręki. Jest show i to musi być. Mój błąd, mój błąd. Płyniemy białą łódką w niezbadany czas. Sytuacja na skończenie, po bloku Bednosz, to jest nieprawdopodobna historia. 25-21. Wygrywamy trzecią partię, całe spotkanie, obron z Brazylią 3-0. Ci chłopcy są fantastyczni. Fantastyczni. I można to po stokroć powtarzać. Kapitalna sprawa, jakżeż oni się cieszą. Wszystkich 26 zawodników, którzy grali przez te wiele tygodni w tej Lidze Narodów, ale oni postawili kropkę na ci. Ci, którzy tu przyjechali na ścięcie, bo tak to wszystko wyglądało, a oni pokazali klasę. Poskładam nasze szepty w jeden ciepły krzyk. I would say Polsat can help me, but I know what Polsat is telling, I will do the opposite probably. Sugestia, że my pomożemy trenerowi, ale to co powie Polsat, trener spróbuje zrobić odwrotnie. Myślę, że humory w naszej reprezentacji muszą dopisywać także samemu trenerowi, bo może być chyba zadowolony z kolejnego zwycięstwa, co zresztą też widać po akredytacji trenera. Ciekaw jestem, czy to takie żarty zawodników, czy może sam trener uznaje, że potrzebuje więcej okularów. You need some glasses that you put on your accreditation, or is someone from your staff, from the team that was joking from you? But I didn't see the glasses, I only saw the beard, and the beard was black, and I was like, yes, finally black hair. Hair because I have only gray hair, so I would like to have some black hair, so that okay. And glasses, no, don't tell that. I have, even at home with three children, my wife, I have the best eyes by far. I have bad ears, I don't hear anything anymore. But that you know as a journalist. You don't hear especially the critics. Yes, that's what I mean. Tak, trener powiedział. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Burnout! Jesteśmy na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio! Ależ euforia! Szło bardzo trudno, ale jesteśmy tam!
koniec, to już jest na pewno koniec i to jest na pewno awans do Igrzysk Olimpijskich 2020 reprezentacji Polski. 25-21, 3-1 wygrywamy z reprezentacją Słowenii. Mecz się rozstrzygnął trochę wcześniej i ten awans mieliśmy już, kiedy doprowadziliśmy do remisu. Moje zatodwisi są... no, nie. Nas zatodwisi są fantastyczni. I ostatnio, Polsce kibici są najlepsze. Dziękuję. Po raz pierwszy Witold Heinen w takim długim przemówieniu po polsku. Chyba jeszcze nie skończył. Słuchajmy go dalej. Mam jedno pytanie. Możemy skończyć ostatni raz ze Polska biały czerwony. Marek! Tak, śpiewał to Witold podczas meczu. Szkoda, że Tokio jest tak daleko, bo kibice nas kochają. My kochamy kibiców i ten feeling jest odczuwalny. I dzisiaj był pomocny choćby w tym meczu, kiedy Słowenia grała bez żadnej presji, kiedy grała na luzie. I w tym drugim secie to właśnie fani, to właśnie kibice gdzieś zrobili tą różnicę i pomogli nam wygrać tę partię. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Proszę bardzo, proszę bardzo. Trener prosi o wywiad. Słucham, dlaczego? 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 Why? Yesterday, wczoraj, the cameraman had birthday. I promised him a shirt if we win, and I keep my word. Misiu, this is not for the people, it's for you. Please, your shirt. Proszę bardzo, trener obiecał Robertowi Szegdzie kamerę, jest, dotrzymał słowa. W tych rozgrywkach pada? Nie pada, słuchajcie, zostaliśmy zaatakowani. Nasze studio zostało zaatakowane przez Michała Kubiaka i Witala Heinena właśnie takimi kostkami lodu przed chwilą tutaj. No to będzie łomot normalnie w tym hotelu. Który? Który rzucał? Chciałem za koszuleczkę. Proszę Państwa, Heinen już nie prowadzi tych zawodów, też... a Kubi będzie miał ten lud karny dzisiaj. Karny Jerzy. Ale to... Jak niegdyś Hubert Jerzy Wagner, bo to był wielki trener, zmienił wszystkich. No. I'm just Vito Heinen. I'm just Vito Heinen. But don't you did me. It. You changed all the six during the set. It's something that... Even I told before the match, we will play half. And it was half. And then I changed the guys. And it's so nice. I mean, it's so... Now Spain. We were maybe expecting Slovakia. So the statistics have to do all the job. I will tell you a funny story. My assistant coach started yesterday to work on Slovakia. And I was lazy. And I said, no, wait a bit. Because I need some pressure. So I was doing almost nothing from Slovakia. Making a nice walk in the city today. And then I come, you see? It was a good choice. We have Spain, so we start now. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem być tam, zawsze tam, gdzie ty. Może przekroczyć tej granicy intymności. Tak, tak, no jest pewna bariera, oczywiście. O, jest gwiazdą trener Witold. Okay.
ale po meczu będziemy oglądać sobie te zdjęcia, co się działo. Natomiast po meczu z Holandią też wstawił zdjęcie wypełnionej hali w Rotterdamie na swoje profile społecznościowe. Napisał: jestem dumny, że mogę być waszym trenerem. To jest naprawdę coś wielkiego i to każdy trener i każdy to powtarza. Był trener Andrea Anastasi, trener Castellani, trener Antiga i to jest coś wielkiego, żeby prowadzić taką reprezentację, której naród tak jest w niej zakochany. Oczywiście też trzeba na to... It's so amazing to play here in front of 6,000-7,000 people from Poland. It's a home game. I feel goosebumps from 1 hour before the match till now. How can you do this? So all the people here, thank you. It was really, really amazing. That's the... Dotrą czy nie, bo na Twitterze też pokazałeś tutaj próbę trenera Witala Heinena, który do KLM-u podszedł i szuka możliwości, żeby znaleźć już na miejscu. Udało się czy nie? Od tego zacznijmy. Na razie jeszcze jest kolejka. Takie małe rzeczywiście zamieszanie. Linie lotnicze Adria Airways, słoweńskie linie lotnicze, okazało się, że zawiesiły swoją działalność na dwa dni. No i znamy Witala Heinena. No on, dobro drużyny jest dla niego najważniejsze, więc w towarzystwie kierowniczki naszej reprezentacji od razu ruszył tutaj do wszystkich okienek, aby poszukiwać połączeń i miejsc, no bo pamiętajmy, że to jest 20-osobowa grupa. Nie jest tak łatwo znaleźć 20 biletów w samolocie. Natomiast podszedłem do niego, porozmawiałem, mówi, że są jakieś dwa loty. Jedna koreańskich linii do Zagrzebia, z Zagrzebia do Lublany jest 140 km, więc na pewno nasi byliby bliżej, ale jest chyba tylko 10 albo 12 na ten moment miejsc. Ale wiadomo, że zawodnicy mają to pierwszeństwo. On chce przetransportować drużynę, zawodników, siatkarzy. No i o to tutaj walczy. Like great moments with public, last days, now today, the honor to fly with the plane of the Prime Minister. I think it's something we are like, whoa, this is special. It's really special. Huh? Reaction of Polish fans and also government, Prime Minister, surprised you a little bit? Of course, I think we were a bit in, I don't say panic, but the options this morning were very limited. There were no tickets anymore to Ljubljana. Bus trip will take like 16-17 hours, so we were like, whoa, have a like relief, because this is a difference. I think, okay, the travel is still much harder than planned, but I think we also have a smile on the face, feeling supported by fans. They are amazing, don't forget it. Feeling supported by everybody, huh? Government. I really, yeah, I feel really good inside. I don't know how to express it. Cebuli. To były cztery. Tak, tam były cztery odbicia. Będziemy teraz protestować. Absolutnie. No i mamy pierwsze dość poważne zamieszanie. Nie powinien, nie przejdzie na naszą stronę. Ewidentnie cztery odbicia. No ale zdaje się, że... Nie, zaraz poczekajmy. Sędzia główny dostaje. No i co? Historyczna zmiana? No proszę zmiana? Bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery. Sześciu graczy. No, to warte odnotowania. Oni nam numer, to my im, że tak powiem, podwójny numer. Tego jeszcze chyba nie było. Sześciu graczy w trakcie seta. Jak się bawimy, to się bawimy. No to dobrze, jest Artur Szatów, jest Olek Śliwka, jest Marcin Komenda, jest Dawid Konarski, jest Kuba Kochanowski, jest Karol Kłos, no i będzie Damian Wojtaszek jeszcze chyba. Chociaż na razie siedzi w dreszcie. Dobra zagrywka. Jest! Jest! Koniec
tego meczu jest brąz Mistrzostw Europy 2019. Po 8 latach wracamy na podium Mistrzostw Europy. To jest ogromny sukces polskiej siatkówki. Powtarzamy wynik z 2-11 w całkiem innych okolicznościach. Drużyna grała jak z nut. Całkiem nieźle. To nie ja się wypchałem. It is time that the real guy is talking. I leave the real guy talking now. Okay? Okay. A teraz czas, żeby przemówił prawdziwy gość. Tak, jesteś wywołany do tablicy. And then we come here and I'm a bad coach. Why am I bad? I know for myself, sometimes it's hard. I should be very happy. I'm not so happy. Because I'm a bad loser. The goal for me is always to win gold. Yeah? And then we take, I mean, that's like, it's still my feeling like shit, this should have been gold. But on the other hand, then I start to think, and if you start to think, yeah, come on. What we did, you did what I asked, guys. A very good reaction of play. We started shit in the match, 9-4 behind, and then we were fighting back. I think very good. Yes, agreeing. Yeah? Very good fighting back. I think that's the biggest step today. And then I was just going on the internet and somebody sent me, hey, take care. This is already the third medal you take, guys, in what we do it. What? Not even 1 year. Is it 30 September today? When am I going to go? Last year. So in 1 year, in 12 months, we take 3 medals. That's a very long time ago. And I know in a couple of weeks, we'll be very happy. Like, wow, yes, we confirm that we are a top team. There we go for it, I think. I don't know how you celebrate, but you should celebrate tonight. Maybe some guys, I see Fabian looking, maybe the same feeling, like, there's more. I think it's important to drink a couple of beers, a couple of vodkas. Champagne, doesn't matter that you like cash. Nice job, we won bronze, guys. Congratulations. What's up? Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Jako ostatni kontakt, popatrzmy. No i tutaj bym się zgodził. Piłka dotyka rąk Leona. A cały czas trzyma też ją Amerykanin. No oczywiście, tutaj nie dziwię się reakcji Vitala. Pełna zgoda. No. Na każdej imprezie jest to inaczej interpretowane przez sędziów. Będzie kartka za chwilę. Na razie jest przywoływany kapitan. Jest nim Bartosz Kurek pod nieobecność Michała Kubiaka. I że ta kartka. No to nie będzie czekania, bo... No i to po meczu... Mimo, że ma rację, ale... Ma rację, ale po meczu warto to wyjaśniać. To z superwajzorem, człowiekiem, który ocenia pracę sędziów. Dużym spokojem, a obawialiśmy się tego spotkania, że to ostatnie. Uwaga, piłka meczowa, koniec tego spotkania i koniec tego turnieju dla naszej drużyny. 25-16 wygrywamy trzecią partię, całe spotkanie 3-0. Mamy srebrny medal Pucharu Świata 2019 i to jest kolejny medal w tym sezonie. Myśmy żadnej imprezy nie przegrali. Z każdej imprezy przywoziliśmy medal. Nawet z tej w zasadzie docelowej imprezy, czyli kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. Może... Naprawdę grupa, która może być fundamentem do tego, żebyśmy długo dominowali w światowej siatkówce. Ja jestem dumny, że mogliśmy, że osobiście mogłem widzieć to z bliska. Znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam, zawsze tam, gdzie ty. After a while thinking,
the best decision. It's up to you what you're going to train the next 2 weeks. So my question towards you is to make the program as a team. Do you know about the results? Because we have a small problem. Small, big then. Because Ella and Chalupa and Kuraš are positive. They should be tested again because of, you know, proof that it's positive for sure. That means from this moment. No, it's not true. It's to najbardziej to mnie żeście oczywiście wypuścili na lód troszeczkę, ale spróbujemy się utrzymać. Najpierw o tej taktyce, czy można z trenerem dyskutować. They asked Kuba, I asked Fabian. The players can talk about everything except tactic with you. Tactic is the thing that you are governing, that this is your... are you confirming it? It's the most easy way of working, but if I'm always open. If one player wants to prepare the match, tell me which player he can come. And if Kochanowski feels the need, like now, with a couple of days free, to prepare the match of Estonia, I mean, he can give the scouting of Estonia in 2 days. It's possible. Proszę bardzo, panowie, odwdzięczył się trener. No to jesteście teraz na lodzie. Jeżeli któryś z siatkarzy chciałby przygotować spotkanie, na przykład przeciwko Estonii, Kuba Kochanowski, proszę bardzo, zapraszamy do sztabu trenerskiego, bo chyba jednak lepiej, jakby to robił właśnie sztab trenerski. Jakby trener, ten, który ogląda choćby 15 spotkań, wie wszystko o rywalach, wie, co należy. Ale jakby co, to trener oczywiście zaprasza, jest gotowy. Not too far, the golf balls and so on. That's one. I think about the match. Good. I think maybe even a bit better than yesterday. Some less mistakes, and so there were steps forward. I think it's also easy to see guys getting rhythm of playing. Yeah, that we missed a bit, and that you see by matches. So we have two more matches, and it will help us if you go to the club to have some rhythm of playing. So I think that way, if we can keep the injuries away, it's a good thing. So there, I'm satisfied more than yesterday. I saw less stupid mistakes. And the last thing is, I think that we are going to change some guys. So Kochan, thank you for coming 2 days, but now I really kick you out. And we take Binho and the other injured middle blocker will come to be with us. And that's one. Kochan, thank you. Also Kuba, where is he? Kuba has to go to Zabierze. And we don't see. And the other guys, sorry, we have to survive a couple of days. See you guys in. Zakończył to z mini zgrupowanie zielonogórskie. Jeszcze jakieś żarty tam, jest wesoło. Brakuje jeszcze statystyka. Robert Kazimierczak, pseudonim Kaziu. I hope nobody get injured except the guy behind who is like somewhere now for some stitches. Levi, you. The guy is having some stitches in the head, so perfect. No, not, you cannot say perfect, sorry camera, not perfect. But I prefer a guy from outside than my players, so that is one. That is good. And then understand, guys, I think we had a very nice period. Together, playing, doing good things. Next year is something else. The next time we meet in this formation, I mean, 99.9% will be the same players. Yeah, you come here with this same players. Kochan, we have to count also. Janek, not so sure. But that is the group who will come together. It will be different, guys. It will be from the first moment pushing. Yeah, it's not like this year where we have time and smile. It will be less smiling. I was giving all the smile because next year something else. Next year, President, what are you going to do? Yeah. The medal. Yeah. There we are going for. I think that has to be clear. You cannot come with physical problems and things. We will do everything following up. You have to come in a really good shape. And we start pushing day by day to be incredible good. That's our goal. Next year, we don't talk about medal.
we talk about being incredible good. And if we are incredible good, the others have to be better. And it will not be easy. But it has to be from the first day you come to the national team next year, around, let us say, 3 May, 4 May, somewhere we will meet again, guys, and we have to be ready. Good? Safe home, guys. Budzić się i chodzić spać we własnym niebie, być tam. Mieszanka. I thought you would repeat my seventh starting seven if you can remember it, but it was too difficult to remember. Komenda Kaczmarek, Fornal Bednosz, Kochanowski Kłos i Popiktu. Słyszeli Państwo egzamin zdany przed trenerem. Gości przyjeżdżają w każdym roku, żeby się spotkać. Trener Vital... Everything okay? Everything okay, coach. Widzimy, są humory. Musi sprawdzić trener Vital Heinen, czy Paweł Wojcki, członek sztabu, jest w dobrej formie tutaj w studiu. Zawsze tam, gdzie ty, żegnać się co świt i wracać znów do ciebie, być tam. Oczywiście z perspektywy różnych sytuacji ocenialiśmy, oceniamy, wierzymy w was i będziemy was wierzyć. Jasne. To jest wielki wynik, to jest kolejny medal dla naszej drużyny i tak rok po roku jakieś medale nasza drużyna zdobywa. Zawsze tam, gdzie ty, budzić się i chodzić spać we własnym niebie, być tam. Zawsze tam, gdzie ty. Yeah. Olimpijski w Tokio. Vital Heinen otrzyma pamiątkową statuetkę na początek z Krakowa do Tokio, a wręczy tę statuetkę Grzegorz Wagner, syn wybitnego trenera reprezentacji Polski. No i teraz Vital Heinen. Cześć! Cześć, najlepsi fani na świecie. Po polsku Vital zaczął odważnie. Częściowo. Chcę wam coś wyjaśnić. Gdzie... Lekka ściągawka przyda się. To był specjalny turniej. Nie łatwy do organizacji. Ale chciałem tego turnieju. Więc dziękuję organizatorom, dziękuję wszystkim pomagającym. Brawo. Nie łatwe. Dlaczego chciałem tego turnieju? Chciałem dlatego że chciałem was tutaj zobaczyć was. Świetnie buduje napięcie Vital Heinen. Ściągawka lekka. I tak go podziwia, bo kilka końcówek wybrnął. Takiej przemowy po polsku jeszcze nie słyszałem. Przeczuć was. Ja na ostatni raz przed wyjazdem do Tokio. Dlatego jesteście najlepsi. To nie koniec. Jestem dumny, że być was trener. Ostatni raz.
Obiecuję, że zrobimy wszystko, by wygrać medal. Ja dziękuję i my dziękujemy. No proszę, powiem szczerze, odkąd znamy Witala Heinena, to takiej długiej przemowy po polsku nie słyszeliśmy. Sporo rozumie, ale też i tutaj teraz wygłosił, myślę, bardzo miłe, szczególnie dla kibiców, przemówienie. Trener Vital Heinen pięknie po polsku pożegnał się z publicznością, ale myślę, że też to był show, to był duży show. Problemy. Nie łatwe dla mnie mówić po polsku. But it was a show, and I think this public deserved what you gave them. But everybody knows that I love public. I think it's so amazing to be here. The Polish public is the best in the world. I mean that. Yeah, it's so nice to see them all around me. This day on now, we are all your fans of this national only team. Only from this day on. Always, but I have more. Now we are not judging, we are only fan. Fans. These are my fans then. Słyszeli Państwo, jak zwykle, trener Vital Heinen, showman specjalnie dla Państwa. Co mogę powiedzieć polskim kibicom? Oczywiście oczekujcie, że zdobędziemy medal, ale spójrzmy na to z drugiej strony. Każdy z zawodników pragnie medalu. Ja pragnę medalu. Nigdy wcześniej nie czułem, by wewnątrz drużyny wszyscy tak bardzo go pragnęli. Lecimy do Tokio z tym uczuciem. Zagraliśmy w Memoriale Wagnera, by po raz ostatni przed wylotem zobaczyć kibiców. Mieliśmy poczucie, że możemy przywieźć ten medal dla was. To moje marzenie. Przywieźć medal z Tokio i pokazać go wam. It's my dream moment to come back from Tokyo and show. Jeśli jako trener go nie dostanę, to zabiorę go jednemu z zawodników i pokażę wam medal, który wygraliśmy dla Polski i polskich kibiców. Siatkówka jest bardzo szanowana przez kibiców w Polsce. Ludzie są dumni z biało-czerwonych barw. To byłoby cudowne, wywalczyć medal i pokazać go wam podczas meczu, ale nie mogę tego zagwarantować. To byłoby proste, to byłoby za proste. Nie musielibyśmy wtedy po niego jechać. Moja wiadomość dla was? Tak, przywieziemy wam medal. Życzę tego medalu trenerowi i nam wszystkim. Tak, dla was, dla ciebie i dla ciebie, dla każdego. Złoto nie obiecuję, ale medal. This is the most difficult moment in your coaching career. I lost with Germany Olympic qualification against a team from Poland, having match point two times, having I don't know what. I lost one time with Nolico Mazek, also against a Polish team, Champions League final four. To go there like in a golden set 17-15 or so. As a coach you have those moments where you say like shit, or sorry, I don't know if you can use the word, but today I can use it, I think. And we only can learn from that and try to make better. And it's not the first time that happens to me. I mean, to have victories you also need defeats, but of course I don't like them. Ale teraz to zostawiamy, bo nasi tutaj fikołki robią na boisku i za chwilę wskoczą na to podium, by odebrać brązowe medale. Będą z tego fajne fotki, będą fajne wspomnienia Wania. Czasami są ciernie. A potrafisz jedni i drudzy, wiele reprezentacji, wykonało mnóstwo dobrej pracy. Ale wygrać może tylko jeden. Ale trzeba się umieć cieszyć. Nie, ale walka nieprawdopodobna. No i teraz tiebreak. Przegrywaliśmy 1-2. Wygraliśmy tę czwartą partię 25-20. Złamaliśmy Serbom przyjęcie. No i atak. I atak. Przełożyło to się na ich atak zaledwie 29. Cześć! To jest najlepszy wybić na świecie. To już prawie tradycja. To już prawie ambicja, że biorę mikrofon. Tydzień temu prosiłem was o wsparcie i zrobiliście to super. Belgia, Portugalia,
Grecja dzisiaj i przede wszystkim Serbia wygraliśmy z waszą pomocą. Dziękuję, Krakowie. Jedziemy do Gdańska, ale widzę, co staje w naszych sercach. Do widzenia! Pożegnał się z kibicami w Krakowie Vital Heinen. Day, very difficult match. You're crying. I have tears in my eyes, yes, because so that I do here to everybody here, but everybody in Poland, thank you for the amazing support. And the medal is not ours, the medal is from all those people here. That's one. Tak, mam łzy w oczach, bo to ciężki moment dla mnie. Chciałem przemówić do kibiców, ale nie pozwolono mnie, więc tak naprawdę teraz, mówiąc do kamery, chciałem podziękować i zadedykować. Ten medal jest wszystkich was, wszystkich fanów. Koniec tej swojej przygody. Was it the last match here in Poland? I mean, you have to be, I'm a very logical man. I think I came to win medals in the Olympics. I was not doing. So I think it's time for another guy to try that. And yeah, that's my vision. We will see if other people have another vision, but I find that logical. I had an amazing time here. Really. To everybody, fantastic 4 years. And then we have to go on, I think. Czy czegoś trener w takim razie żałuje, kończąc tą przygodę i wiedząc, że właśnie ten cel nie został zrealizowany? You've got regrets knowing that, like you said, your goal, your team's goal was Olympics. No. For me, a dream came true. Eh? 4 years working in the best position in the world, winning, I don't know, won 6-7 medals, world champion. We did so many nice things. Yes, you always aim higher, but for me, it was a dream 4 years. And I've totally, not one second, I regret to be here. Nie żałuję nawet przez sekundę tego, że tu jestem. Byłem tutaj 4 lata i naszym celem było wygrywanie. Wygraliśmy 6 czy 7 medali, więc nie, absolutnie nie żałuję tego, ale wiem, że spełniłem swój cel, swój sen. Tym snem, tymi marzeniami było spędzić tutaj wspaniałe 4 lata i tego absolutnie nie żałuję. Tyle, trener Vital Heinen. Thank you so much, coach. I think one more time. Jeszcze jedna rzecz. Naprawdę, najlepsi kibici na świecie. Dzięki. Michał, wzruszające chwile odbyły się w szatni. To pożegnanie Vitala Heinena z wami. Wiecie co, bardzo wzruszające. I ten sezon szczególnie układał się bardzo dziwnie. Był bardzo trudnym sezonem, ale ja z tego miejsca jako kapitan tej drużyny chciałbym... Jak ta przyszłość tej reprezentacji się ułoży, to już jest druga sprawa, ale... Z tego miejsca jako kapitan chciałbym Vitalowi podziękować za wszystkie sukcesy, za to z każdej imprezy przywoziliśmy medale, z każdej. Z jednej nam zabrakło, zgadza się. Ale nie może to przekreślić całego wkładu, jaki został wykonany przez trenera, przez jego sztab, przez nas zawodników, ile myśmy poświęcili. Dziękuję bardzo. Michał, przez te 4 lata, tylko zostaw na koniec, my też wam dziękujemy, drużynie, też widzimy, jak wy się zżyliście, 4 lata, tyle medali, tyle poświęceń, tyle wyrzeczeń. Nie udało się w Tokio, to fakt, natomiast siatkówka polska dalej ma cel, Michał. Remember the conversation we had in Varna, up in the hotel, Bartek, you and Kubi on the seat there, and discussing was after final, the day after, and so like, I think it was for me a crucial one, hey? Also, I remember 2019 when I kicked out Kochan and Benji from the national team, how much players were supporting me. I always remember that, like coming to me like, Vital, it's life. Sometimes you go out, sometimes not. I think that was always, yeah, you shut up. That's normal that I kick you out. So I think what you did really good was, I think, Kubi was, hey Kubi, here after Greece, the conversation and dressing room also coming to me and putting the things on the table. I think there we changed something in this European Championship. Maybe not enough, but I think at the end we show that
You know, I'm the most proud that everybody was smiling today. Even that Kola is coming in, that makes me, that I love it that you come in. It shows that everybody liked national team. And that was my plan, hoping 4 years ago that yes, you have to enjoy national team, guys, and you did till the last moment, and I find that amazing. And there I stop, I think. So thank you. Oh, great job, guys. That's it. Thank you, Bonan, for coming. And I want to speak after the match for everybody for thanking my staff, guys. They are amazing. Zostawiam, odchodzę, już czas, choć będzie was brak.